Witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Poczekamy chwileczkę, aż zaczniecie się tutaj pojawiać, dostaniecie powiadomienia i będziecie mogli dołączyć. O, cześć kochana! Witam Was. Widzę, że dołączacie. Bardzo mnie to cieszy. Poczekamy jeszcze chwilę. Dzisiaj przygotowałam z Wami do przygotowania cały obiad z użyciem Thermomixu. Mam nadzieję, że Wam się ta propozycja spodoba. Jeszcze czegoś takiego u mnie nie było na live, więc jest pierwszy raz. Cześć Paola, witaj serdecznie. Witam Was, kochani, witam. Możecie dać znać, czy widać, czy słychać, czy tęskniliście, bo ja za Wami bardzo, ale też właśnie będąc w Omanie wśród najlepszych, nie ukrywam, że nabrałam dużo energii. Takiej też pozytywnej, bardzo dużo pozytywnej, bo tam dużo było wspaniałych naprawdę osób, które miałam okazję poznać i to no, niesamowita energia po prostu, tak? Nie umiem tego opisać. Zrelaksowałam się, odpoczęłam, trochę się odłączyłam, to też mi było potrzebne. Jak tam życie? Mam nadzieję, że dobrze. Antonina, u mnie bardzo dobrze, a u Ciebie? Nie mam czasu, mam Thermomix. Cześć Aneczko, cześć kochana. Nie mam czasu, mam Thermomix. No i właśnie, to jest fajna nazwa też profilu. Widać, słychać, witam serdecznie. Fajnie, że jesteście. No dobra, no to jak już się zbieracie, tak? To słuchajcie, będą zmiany, szykuję się do zmiany. Chciałabym poznać Waszą opinię na ten temat i zapytać Was, czy Wam będzie to pasowało, tak? Bo dojrzewam do tej zmiany. Dojrzewam do tej zmiany. Chciałabym robić live'y w innym czasie. Ale też chcę się dostosować do Was, bo też mi zależy na tym, bo też piszecie, że o, nie trafiłam, znowu na live, znowu mnie ominęło, znowu mnie nie było, nigdy nie mogę trafić i tak dalej. I tak chodzi za mną ta zmiana i pomyślałam sobie, czy sobota rano byłaby dla Was odpowiednim czasem do tego, żebym te live dla Was robiła. Może być to godzina 9, myślę, że 9, 10. Dajcie mi znać w komentarzu, czy taka godzina Wam pasuje, bo ja naprawdę pójdę za większością. Postaram się dopasować, spacyfikować dzieci, żeby w tym czasie nie przeszkadzały, tak? Bo wiecie, jak to jest z dziećmi, one zawsze mają bardzo dużo do powiedzenia i bardzo dobrze, bo gorzej by było, gdyby wcale nie rozmawiały, tak? Lepiej, jak są odważne. Cześć Helena, witam Was bardzo, bardzo, bardzo serdecznie. No dobra, czekam, słuchajcie, czekam na Wasze opinie na ten temat. Interesuje mnie naprawdę, co Wy o tym myślicie. O tej 9.30, a widzisz, no właśnie, to jest właśnie coś pomiędzy 9 a 10. Też uważam, że 9.30 mogłaby być ok. Ja pójdę jakby za Wami i czekam na Wasze opinie. Dla mnie tak oczywiście pasuje sobota. No właśnie, bo jeśli dużo nas będzie i ja wiem, że te godziny poniedziałek rano, niektórzy się szykują do pracy, niektórzy są w pracy, to dzieci, to tamto i czasami nie możecie być ze mną, a ja lubię jak jesteście. Ja też lubię jak jesteście. Wy lubicie być ze mną na żywo, a ja lubię być z Wami na żywo, tak? Więc dajcie mi znać. 7 rano, Ania. Litości, śpię. Nie, no dobra, wtedy lewe oko otwieram, nie? Witam się z dniem. No dobra, słuchajcie, no to co? Zaczynamy. To, co dzisiaj przygotowałam, właśnie miałam taką zagwozdkę, leży dzisiaj, mówię rano, mąż, mój kochany baranek, ja tak mam go zapisanego w telefonie. Cieszę się. Słuchajcie, ogarniał dzisiaj dzieciaki do szkoły, a ja miałam przestrzeń na to, żeby popatrzeć, Boże, co ja dla Was dzisiaj zrobię, tak? Co my dzisiaj ugotujemy? Co Wam dzisiaj fajnego zaproponuję, żebyście mieli po prostu fajny, wartościowy posiłek. No i pomyślałam sobie, że no jestem zainspirowana trochę Omanem i dużo ryb tam jadłam, bardzo dużo owoców morza i tak dalej. I tak sobie pomyślałam, że właśnie coś po polskiemu, ale też właśnie z przemycaniem ryb, więc będą kotlety rybne po kaszubsku, czyli wiecie, tak trochę bardziej po polsku, z boczkiem, słuchajcie, jak zobaczyłam ten przepis, mówię, wow, nie? Gerhard! Cześć! Gerhard, nie słyszysz? No, to chodź do pozdrów, bo ja nie umiem niemieckiego. Gerhard, hello! No dobra. I będzie oczywiście surówka z kiszonej kapusty. Dodatkowo wrzucę Wam parę inspiracji na tą kiszoną kapustę, no bo jak już kupujemy wiadro kiszonej kapusty, a do surówki idzie nam tylko 250 gramów, to trzeba coś z tym zrobić, prawda? Z tą kiszoną kapustą. No dobra, co tam piszecie? Hej, kochane, jak było na wyjeździe, dzięki za koszyk.
Ja również Ci bardzo dziękuję. Witam, pozdrawiam, przesyłając pozytywną energię. Niech wróci z podwojoną siłą. Dobra, jedziemy. Słuchajcie, bo już termomin zdążył mi się wyłączyć, bo on nieużywany po prostu się po 10 minutach wyłącza. No dobra, to odpalimy go i jedziemy, tak? To będą, nie pamiętam jak się ten przepis dokładnie nazywa, ale ma bardzo dobre opinie. Ja też chcę dzieciakom przemycać więcej ryby, no bo one nie chcą jakby te ryby na parze jeść, dla nich to jest nieakceptowalne, ale już kotlety rybne im robiłam kiedyś z kaszą jaglaną. Tych jeszcze nie robiłam i mam nadzieję, że mam takie marzenie, że moje dzieci je zaakceptują i będą je jeść. Dobra, a jak tam u Was? Dzieciaki jedzą kotlety rybne? Dajcie znać. Albo może jeśli jedzą, to dajcie znać, jaki to jest przepis, bo może właśnie inną mamę zainspirujecie do tego, żeby ja chyba z kwestii smaku brałam ten przepis na kotlety rybne. Robiłam oczywiście w Thermomixie, bo łatwiej, no to co będę sama się męczyć, nie? Najwyżej będę odtwarzać później, spoko może być kiedykolwiek. O, dzień dobry, pozdrawiam z UK, pozdrawiamy. Oh my god, jaka piękna sukienka. Dziękuję, lupek się kupiłam. Naprawdę to jest second handu sukienka, jak ją zobaczyłam, to mówię, no po prostu must have, nie wyjdę bez niej, koniec, kropka, nie? No dobra, jedziemy, słuchajcie. Najpierw zrobimy sobie te kotleciki rybne, wstawimy ziemniaki. A potem zrobimy surówkę i wrzucę Wam parę pomysłów na wykorzystanie tej kapusty. I też podpowiem a propos bigosu i tak dalej. Dobra, więc słuchajcie, jedziemy dalej. Tak, więc mój tydzień, ja już mam to zaplanowane. Bierzemy kotlety. Słuchajcie, nazywa się tak. Kaszubskie kotlety rybne. Kaszubskie kotlety rybne. Tak się nazywa ten przepis w Kukidu. I tutaj nie jest napisane, że są ziemniaki, ale są do tego ziemniaki. No i dobra, do naczynia miksującego włożyć 400 g filetów z dorsza bez skóry, świeżych, pokrojonych na około 3 cm kawałki. Moje są trochę większe, niektóre mniejsze i mam mintaja, a nie, mam dorsza, więc generalnie chodzi o białą rybę, tak? Więc wrzucamy sobie tą rybkę tutaj. Mam 330, nie było więcej w opakowaniu, 150 g boczku pokrojonego na kawałki, wędzony, surowy. I tutaj tak, jeśli chcecie, żeby Wasze dzieci zjadły, to warto skupić się na tym, żeby jednak były w mniejszych kawałkach niż większych, no bo wiecie, jak dzieciaki reagują na niezidentyfikowane składniki pokarmu, tak? Które mają większe kawałki. Dobra. Czerstwą bułkę. No, u mnie nie ma czerstwej bułki, za to namoczyłam już trochę wcześniej płatki owsiane, tak? Namoczoną w mleku, patrz, wskazówka. No ja już mam namoczone i też dałam taką ilość, żeby tylko te płatki wchłonęły tą wodę, to mleko, bo z mlekiem dawam. I żeby nie trzeba było tego odciskać, tak? Więc wrzucamy to, co tutaj jest i idziemy dalej, tak? Dwa jajka. Dalej, 5 gramów koperku. Oczywiście ja daję więcej koperku, bo ja sobie nie wyobrażam, żeby było mało. To tam nawet 10 gramów, no, czyli cały, który skroiłam. I dalej, 1/4 łyżeczki soli, czyli naprawdę niedużo. Dobra, czekajcie, 1/2, 1/4, dobra, to tak 1/3. coś pomiędzy. Jeszcze raz, co to za rybka? W przepisie jest dorsz, natomiast ja... poczekajcie, sprawdzę, panie, jaka to była ryba. Mintaj. Mintaj. Ja użyłam do tego mintaja, ale możecie użyć dorsza, inną po prostu białą rybę, tak? Dobra. Idziemy dalej, tak? Pieprz teraz. No trochę zmielę tego pieprzu, ale nie dużo. I teraz musimy to po prostu wymieszać, tak? Zobaczcie, jak ładnie wygląda. Słuchajcie, ja już po prostu miałam ochotę to zjeść. I 20 sekund będzie się mieszało. Dobra, zakryję otwór, żeby mi się tu nic nie wydarzyło. Dobra, co tam piszecie? Dzień dobry, pozdrawiam. Dzień dobry Wam wszystkim. Tak, o, Paweł, dzięki Paweł, że to napisałeś. Cześć kochana, cześć. Mena 2104. Witam Cię serdecznie.
No dobra, to co robimy? Co robimy? Słuchajcie, co robimy? Kaszubskie kotlety rybne z ziemniakami i surówką z kapusty kiszonej. Dobra, słuchajcie, mamy wyrobioną masę. Wygląda to naprawdę dobrze. Nie, wiecie co, generalnie jestem w stanie spróbować surowego mięsa przyprawionego do kotletów, ale surowej ryby nie zjem. Chyba, że w sushi, nie? No to co innego. Dobra. Słuchajcie, bardzo ładnie pachnie. Naprawdę cudownie. Dobra, masę przełożyć do innego naczynia, odstawić. Okej, no to musimy tak zrobić. No to wezmę z powrotem tą samą miskę, w której ta ryba leżała. I przerzucamy do... Dobra. I teraz zrobimy sobie taki mały skrót. Dobra, odstawiam na razie. Zrobimy taki mały skrót, że muszę to umyć, naczynie, ale żeby nie marnować czasu, biorę czyste, a w drugim termomiksie po prostu sobie umyję to naczynie. Bo musimy jeszcze surówkę zrobić. O Jezu, coś mi spadło. No i okej, tutaj zostawimy na mycie. Czekajcie. O nie. Turbo nie. Mycie wstępne. Dajemy uniwersalne, tak? Żeby było z wyższą temperaturą, zwłaszcza po rybce. Jak mam szukać przepisu bez cukru? Proszę o pomoc. Wpisz po prostu bez cukru w aplikację Cookidoo. Naprawdę Cookidoo jest tak super zorganizowane, że jesteś w stanie znaleźć składniki. A, dodatkowo jeszcze Wam podpowiem, jak już piszecie o eliminację pewnych składników, to jak wejdziecie w filtr, wpisujecie sobie na przykład, no nie wiem, deser, załóżmy, placki, ciasto, bułki, nie wiem, coś takiego, tak? To, co szukacie, możecie wpisać w wyszukiwarkę bez cukru, albo po prostu szukać przepisów bez cukru, to jest chyba najprościej. Ale druga rzecz, jeśli szukacie konkretnych jakichś deserów i wpisujecie deser, później robicie szukaj, następnie wchodzicie w filtry i tam w składniki posiadane nic nie wpisujecie, ale poniżej macie składniki wykluczone i możecie wpisać tam cukier jako składnik wykluczony. I to pomoże Wam znaleźć wszystkie przepisy bez cukru. Aczkolwiek z własnego doświadczenia już Wam powiem, że to nas bardzo mocno ogranicza, bo cukier można zamienić, tak? Na jakieś inne słodziło, czego nie jestem absolutnie fanką, bo ja wolę ograniczyć cukier w pożywieniu, w cieście, dać go mniej niż dać zamiennik cukru, który jeszcze nie do końca te cukry, te pseudocukry, tak, jak ksylitol, no ksylitol to już wiadomo, że w nadmiernych ilościach uszkadza nam jelita, powoduje wzdęcia, rozwolnienie, a kiedy my mamy biegunki, to składniki odżywcze, no niestety nie wkłaniają nam się dobrze, bo większość z nich po prostu jest wydalane ze stolcem szybko z naszego organizmu. Pamiętajcie, że biegunka, czy rozluźniony stolec, to jest tak zwana patologia naszego organizmu, tak? To jest system obronny, on wyrzuca z siebie, nasz organizm, to, co uważa za szkodliwe. Dlatego podczas biegunki bakteryjnej my się oczyszczamy, czy wirusowej, nasz organizm szybko się oczyszcza, a my co najgorsze robimy, bierzemy stoperan, który zatrzymuje te wszystkie toksyny w nas. Ja nie jestem fanką stoperanu, nawet jako farmaceutka, no chyba, że stolca jest bardzo dużo, zwłaszcza u dziecka bądź u osoby dorosłej, powyżej 8 na dobę, to w takiej sytuacji grozi nam odwodnienie i tu trzeba zadziałać, zwłaszcza u dzieci i zwłaszcza u osób starszych, bo te dwie grupy wiekowe są bardzo narażone na odwodnienie, co będzie zagrażało życiu. Ale my, jako dorośli, musimy się pilnować i w ostateczności, kiedy jest taka konieczność, rzeczywiście ten stoperan wziąć. Ale póki nasz organizm daje sobie radę i nie odwadniamy się za bardzo, tak, tych stolców nie jest za dużo w ciągu dnia, no to my możemy sobie po prostu pozwolić na to, żeby brać węgiel, który absorbuje toksyny, na przykład enterol, który pomaga w naturalny sposób zwalczać patogenną florę bakteryjną, która spowodowała dany stan chorobowy. No i generalnie nie o tym miałam mówić.
Dobra, idziemy dalej. Więc powiedzcie mi, jak to się stało, że od kotletów kaszubskich przeszliśmy do biegunki? No dobra, to właśnie przez te cukry. Także chodzi o to, żeby nie przeginać ani w jedną, ani w drugą stronę, bo dawka tworzy truciznę. Dawka tworzy truciznę. Pamiętajcie o tym, tak? Tak samo z cukrem, z solą, tak samo z alkoholem. Jeśli wypijesz drinka, lampkę wina, nic ci nie będzie. Jeśli wypijesz całą butelkę wódki, whisky, bardzo dużo, to już się zatrujesz. No właśnie, kotlety czekają. No Paweł, masz rację. Dobra, więc teraz tak, 500 gramów wody. Dobra, idziemy. Dalej, co my mamy? Jedna, druga łyżeczka soli. I włożyć koszyczek. Wkładamy koszyczek, a w koszyczku już są obrane ziemniaki. Dobra. I dalej. 500 gramów ziemniaków jest pokrojonych na kawałki i możemy to gotować, tak? 20 minut. Czekajcie, czy ja przestawię? Tutaj 2 minuty zostały. Nie, ja to zamienię, nie będę tego... piękne imię, Ania, dziękuję. Zamienię, bo chcę gotować w tym. Więc ustawię sobie tutaj te wartości, czyli 20 minut. Możecie to manualnie sobie ustawiać. 20 minut, poczekajcie chwilę, tylko przekręcę. 20 minut, 100 stopni i obroty 2. Dobrze. No to teraz opłuczę to naczynie i będziemy robić surówkę z kapusty. No dobra, umyte i możemy gotować dalej. No dobra, to bierzemy się za surówkę, czyli znowu wchodzimy sobie w moje przepisy, mój tydzień i surówka z kiszonej kapusty. Rozpocznij gotowanie, tak, zamknąć poprzedni przepis. No teraz dzwonisz, teraz nie mogę, live'a mam. Dobra, na pokrywę naczynia miksującego postawić koszyczek, odważyć do niej 250 g kapusty kiszonej, zdjąć koszyczek, przepłukać kapustę pod bieżącą wodą, kapustę dokładnie odcisnąć, odstawić, tak? Do naczynia miksującego dajemy. To już mam zrobione, słuchajcie, to już mam zrobione. Nie chciałam przy Was tego robić, bo to jest po prostu bez sensu, jakby najważniejsze rzeczy chcę Wam pokazać. I mamy 150 g jabłka, nie wiem, czy to jest dokładnie tyle, pokrojonych na kawałki. Możliwe, że to będą za duże kawałki, bo to było nawet spore jabłko, więc ja to przekrawam na pół. Dobra. I patrzcie, no akurat będzie 158. Jest dobrze. Marchewka pokrojona na kawałki. Tak? No to u mnie jest tak to wygląda. I jest 40 gramów, u mnie jest 100. Ja lubię, więc będzie. I teraz cebulka pokrojona na pół, czyli spore kawałki, ale jeśli chcecie, żeby Wasza kapusta, Wasza cebula była w mniejszych kawałkach w surówce, to przekrójcie cebulę po prostu na mniejsze kawałki i tyle. 30-40 gramów. Dobra, 30 niech będzie, tak żeby dzieciaki chciały zjeść. I teraz 15 gramów oliwy. Dobra, poczekajcie, czy ja coś ominęłam zgarnąć? A, dobra, czyli wszystko jest ok. Teraz 15 gramów oliwy. Nie mam oliwy przygotowanej, damy po prostu zwykły olej. Przelało mi się, ale to nic, z tym się nie przejmujemy. Płaską łyżkę cukru. Dobra, dajemy płaską łyżkę, łyżeczkę. Dajemy łyżeczkę cukru. Szczyptę, dwie szczypty pieprzu mielonego, czarnego. Dobra, idziemy dalej. Założyć miarkę. No i zobaczcie, tak to wygląda teraz. I zaraz będziemy to rozdrabniać. Dalej. 3 sekundy, obroty 5. Cześć, Isa!
Fajnie Was widzieć. Z Nowego Jorku! O matko, u nas trzecia rano! O matko! I Ty mnie oglądasz. Boże, jak mi miło. Dodam ostatnią jadę jabłecznika, dodam ostatnio o połowę mniej cukru jest go za dużo. Ja robiłam wczoraj jabłecznik i dałam też trochę mniej cukru, ale nie aż o połowę, ale robiłaś ten klasyczny, bo dla mnie było akurat, nie? Jak było trochę mniej. Bo tam są jeszcze, jest jeden jabłecznik, nie? Taki na cieście, takim jakby piaskowym trochę i on rzeczywiście ma za dużo cukru, ale taki klasyczny jabłecznik dla mnie jest po prostu idealny. Dobra. Idziemy dalej, tak? Mamy tutaj rozdrobnione składniki. Zobaczcie, chwila, moment. 3 sekundy i gotowe, tak? I teraz dajemy tą kapustę. Czyli mamy tutaj kapustkę przemytą, odsączoną, a jeszcze z niej kapię. Dobra, i idziemy dalej. I będzie nam to miksować. Czyli kolejne 3 sekundy, obroty 5. Ja też do wszystkich ciast nie daję No dobra, wiem, wszyscy zmniejszamy ilość cukru. To i bardzo dobrze, bo to, co jest przesadzone w Thermomixie, w przepisach, to na pewno cukier, tak? I cytryna w surówkach. Dla mnie jest za dużo, za kwaśne. Więc daję połowę mniej cytryny, a nawet 1/3 tej cytryny. Zawsze można sobie dokwasić, jeśli nam czegoś brakuje. Ale odkwasić już się nie da. No dobra, słuchajcie, surówkę z kiszonej kapusty mamy gotową. Dobra, zobaczcie. Fajnie. Pyszna. O matko jedyna. Właśnie. I obiecałam Wam pogaduchy na temat kapusty kiszonej, tak? Nie będziemy dyskutować na temat wartości odżywczych, tego, że ma bardzo dużo witaminy C, że warto właśnie teraz w tym okresie więcej jej jeść ze względu na witaminę C i jakby pozytywny wpływ na naszą mikrobiotę jelitową. Szkoda, że nie ma zakładki dietetyka TFTM. Wiesz co? Nie, ale możesz do mnie napisać i możemy o tym porozmawiać, bo ciężko jest znaleźć keto. Aczkolwiek jak wpiszesz keto do Cookidoo, to kilka przepisów wyjdzie. Część przepisów można fajnie zmodyfikować, żeby były pod keto, ale tutaj już trzeba mieć jakby taką fundamentalną, podstawową wiedzę, tak? Co robimy, bo jestem w pracy i mam wizję bez fonii. Kotlety kaszubskie, ziemniaki i surówkę z kapusty kiszonej. No dobra, słuchajcie, mamy całe wiaderko kapusty kiszonej, nie wiem ile tam było dokładnie, ale dużo. Dużo w tym wiadrze tej kapusty. I co teraz można zrobić? No po pierwsze, ja na pewno będę robić kapuśniak i krokiety z kapustą. To jest po prostu, uwielbiam krokiety z kapustą i z grzybami, więc to jest następna rzecz, którą będę robiła. I teraz też się przyda, wrzucę Wam przepis. Prawdopodobnie zrobię z tego rolkę, najpewniej zrobię z tego rolkę, jako już inspiracja świąteczna, bo te krokiety z Thermomixa są obłędne. Słuchajcie, ja w życiu nie robiłam krokietów ani bigosu, a bigos to jest kolejny pomysł, który można sobie już zrobić. Słuchajcie, można sobie ten bigos przygotować i zawykować i mieć już na święta przygotowane, czy nawet zamrozić, jak wolicie, tak? Żeby już pomału się przygotowywać do świąt i żeby nie zostawiać wszystkiego na ostatnią chwilę. Także, no właśnie, surówkę z kiszonej kapusty. Jest też, co można jeszcze zrobić? No właśnie, powiedz, wiem, żeberka w kapuście. Matko jedyna, to się rozpływa w ustach. Ale jak będziecie robić żeberka w kapuście, to musicie zrobić jedną rzecz. Tam żeberka gotuje się na parze. O, na święta grzybowa, pycha, super, bardzo dobry pomysł. Słuchajcie, żeberka w kapuście to jest coś, co rozpływa się w ustach. Jest tak pyszna, a propos keto, to można, to się nadaje, tak, bo mamy mięso i kapusta jakby sama w sobie nie ma dużo węglowodanów, więc naprawdę polecam obłędnie rozpływające się w ustach mięso. I żeby zrobić je takie sztos, podsmażcie je bardzo dobrze na oleju, aż się zarumienią, i dopiero dajcie na waromę. Wtedy będą miały taki, inaczej trochę będą wyglądały i będą miały lepszy aromat. I tak są dobre, ale to z tym podrumienieniem, podsmażeniem, to jest obłęd. Ja się tak zajadałam, że po prostu były tylko takie, o Jezu, jakie dobre, nie?
Genialne. Genialnie, absolutnie genialne. Może też z tego rolkę zrobię. W końcu mam tyle kapusty, że mogę już z nią naprawdę sobie poszaleć. No dobra, cześć Angela. No to właśnie, a wy co robicie z kiszonej kapusty? Co lubicie z kiszonej kapusty? Dajcie znać, chętnie poczytam wasze pomysły. Cześć wszystkim, cześć Andrzej. Witam was, cześć Ela. Skąd dobry cynamon? Właśnie, słuchajcie, ja ten cynamon przywiozłam z Omanu. I teraz jestem na etapie szukania dobrego cynamonu, który wam polecę. Zanim wam polecę i dam wam link, muszę go zamówić do siebie do domu i poczekam, aż przyjdzie. Już się do mnie jedna firma z tej rolki zgłosiła, że oni mają taki dobry cynamon, ale wiecie, no ja muszę sprawdzić, tak? Bo wy mi ufacie, więc nie polecę czegoś, bo mi ktoś powiedział, że jest dobry. Ja muszę to sprawdzić, jak mi przyjdzie, to wtedy wam wyślę wszystkim osobom, które pytały pod rolką o link do dobrego cynamonu, wtedy wam wyślę link do dobrego cynamonu, ale muszę najpierw zamówić, sprawdzić, upewnić się i dopiero wtedy dostaniecie ode mnie ten link, więc uzbrójcie się w cierpliwość, tak? Ja jestem początkująca i uczę się od pani. Cieszę się bardzo, że ode mnie się uczysz, bo słuchajcie, widzicie, idzie się nauczyć z internetu i to też jest bardzo dobra wiadomość. Bigos, kotlety, surówkę. Krokiety, dobra, a ja kotlety, nie? Matko, pierogi z kapustą i z grzybami, tak, o, też lubię. Na święta właśnie najczęściej sięgam po te pierogi z kapustą i z grzybami i ciągle mam dylemat, czy zjeść więcej tych ruskich, czy zjeść więcej tych z kapustą i z grzybami, nie? Na wszystkie, ale wierzcie mi, na wszystkie znajdzie się miejsce. Tak to z pierogami jest. Tak to z pierogami jest. Dobra, słuchajcie, ja kończę. Mam nadzieję, że dobrze się bawiliście. Ja z wami oczywiście jak zawsze super tutaj się bawiłam. Więc następny live, nie wiem jeszcze, czy ten live będzie w sobotę, czy w piątek, na pewno dam wam znać. Jak już skończę się obiad robić, to oczywiście wrzucę wam zdjęcie, żebyście mogli zobaczyć efekt końcowy. Co ja robię z kiszoną kapustą? Zjadam, a na poważnie to krokiety. Czyli będziemy robić krokiety. Cejloński najlepszy. Oczywiście, że cejloński najlepszy, tylko że czasami jest napisane cejloński, a cejloński nie jest, nie? Bo ludzie nie mają wiedzy, która im pozwoli zweryfikować, czy są nawijani w butelkę, czy nie. Ania Góralska, kwasica mega. Aha, Ania Góralska, kwasica mega, polecam. Nie jadłam jeszcze, nie próbowałam. Jadłam? A w Karpaczu? No to przepraszam, jadłam w Karpaczu. Ale to ty zamówiłeś. Dobra. Widzicie, zakręcona jestem. Oglądałam fotki z Omanu. No super było, naprawdę. Kwasica góralska. No widzicie, polecacie. No to super. Dzień dobry, ja spóźniona. I do widzenia. No to tak czasami jest. Dobra, ściskam was bardzo serdecznie. Wielkie serducho dla was i buziaki, jesteśmy w kontakcie. Obserwujcie mój profil, dołączcie do mojej grupy premium. Tak, możecie dołączyć do premium i zostać moimi klientami. Zapraszam oczywiście. Ale kto nie może, to zapraszam was do grupy Termoanka, Termomik, Świadome Odżywianie, gdzie znajdziecie kilka fajnych kolekcji, które już przygotowałam, które wam udostępniłam, żeby wam pomysłów nigdy nie brakowało. Na tej grupie też możecie zapytać o... jest bardzo fajna grupa, jest dużo fajnych osób, bo ja tam nie pozwalam na hejt, na dokuczanie sobie i tak dalej i jakby na niemiłe komentarze. Dla mnie to jest po prostu podstawa, żeby być dla siebie życzliwym. Koniec, kropka. A właśnie, słuchajcie, jeszcze na Messengerze mam grupę pilne. To też was zapraszam. Dołączcie do grupy pilne. Pilne pytania, bo ja też zaznaczyłam, że ta grupa na Messengerze ma być tylko na pilne. No bo jak coś by cały czas tarabaniło, to jest po prostu wkurzające, nie? Że nie? Jezu, ja dlatego, wiecie, te wszystkie grupy szkolne, nie? To jest po prostu wyciszony koniec, nie? Bo tam nie? Denerwuje bardzo. Więc też powstała ta grupa, bo czasami nie mam czasu zatwierdzić wszystkich postów i wszystkich pytań, a jak zmniejszyłam jakby i jak dałam dobrowolność dodawania bez kontroli, no to były tam różne sprzedażowe posty i tak dalej, takie wiecie, z ubraniami, jakimiś rzeczami, poczekajcie.
I stwierdziłam, że takich rzeczy nie chcę na swojej grupie, w związku z tym musiałam sama administrować tą grupę, żeby przesiewać treści, które się tam udostępnia. No dobra, zapraszam Was i na Messenger, Termo Anka, Termo Świadome Odżywianie, Pilne Pytania i do mojej grupy. Ściskam Was, do zobaczenia, kochani, pięknego dnia, pięknego poniedziałku, nastawiajcie się pozytywnie, wszystko działa na Waszą korzyść, wszystko działa na naszą korzyść, trzeba sobie tak mówić i po prostu uśmiechajcie się, bądźcie dla siebie życzliwi, a będziecie też życzliwi dla innych. No, buziaki, pa, pa, do zobaczenia. No i możecie też udostępnić ten live, będzie mi bardzo miło.